Polskie lasy państwowe to jest unikat w skali światowej pod względem gospodarowania i to w tym kierunku, że polskie lasy państwowe zabezpieczają wszelkie potrzeby społeczeństwa w zakresie dóbr, które płyną z lasów państwowych, są gospodarczą jednostką, zarządzaną przez gospodarczą jednostkę i równocześnie są jednostką samofinansującą się. Czyli zapewniają nam każdemu z nas wszelkie potrzeby, które daje układ leśny, a równocześnie jeszcze samofinansują się. Jest to taki przykład dla całego świata, w jaki sposób można gospodarzyć zasobami przyrodniczymi, żeby te zasoby przyrodnicze trwały, żeby je pomnażać, a równocześnie, żeby służyły społeczeństwu i do tego, żeby przy okazji nie dokładać. Oczywiście lasy państwowe istnieją w różnych państwach świata, w tych państwach, nazwijmy to, bardziej wysoko gospodarczo rozwiniętych, ale tam, aby one pełniły tą służebną rolę dla społeczeństwa, to społeczeństwo dokłada, czyli budżet państwa finansuje lasy państwowe. Natomiast w Polsce jest odwrotnie. Nie finansuje ich budżet, a one jeszcze dają pieniądze dla budżetu, samofinansują się i spełniają wszelką rolę. Czyli proszę zauważyć, ja mówię, to wielokrotnie o tym mówiłem, nie byłem piewcą systemu, nawet tego systemu, szczególnie od 1945 roku, ale dzięki tej wielkiej kulturze i tradycjom polskich lasów państwowych, polskiej leśnej wiedzy, żeśmy tak użytkowali te lasy. Ja mówię tu w tym okresie od 1945 roku, że cały czas żeśmy to rąbali te lasy, a tych lasów mam więcej. Pozyskiwaliśmy to drewno, służyło ono człowiekowi, a równocześnie tego drewna jest więcej i więcej go przyrasta. Chodziliśmy do tych lasów, były one dostępne dla każdego z nas. Zbieraliśmy grzyby, zbieraliśmy jagody, polowaliśmy i nie straciliśmy ani jednego z występujących gatunków. Wręcz odwrotnie, gatunki, które zniknęły dawno już z mapy, nazwijmy to, bardziej rozwiniętych państw Europy, czy z mapy starej piętnastki, w Polsce czują się dobrze, wręcz odwrotnie jest ich eksplozja. A mogę tu zaliczyć takie gatunki jak bielik, jak orlik krzykliwy, jak bocian czarny, nie mówiąc o bocianie białym, prawda, ale który stosunkowo ma mało wspólnego z samymi lasami, ale już z łąkami śródleśnymi bardzo dużo. A więc typowy przykład gospodarowania zasobami przyrodniczymi dla człowieka, ale w ten sposób, żeby tych zasobów było więcej, żeby służyły one również następnym pokoleniom. Ja o tym również mówiłem, że dostrzeżone zostało to przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2013 roku przez Polskie Lasy Państwowe otrzymały taką nagrodę prestiżową od UNESCO za wzorowo prowadzoną gospodarkę leśną zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. I tam w tej motywacji powiedziano, polskie lasy państwowe to wzór dla całego świata pod względem łączenia celów gospodarczych z celami przyrodniczymi, z celami społecznymi. A więc mamy coś, co jest najlepsze na świecie i to koalicja rządząca Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chciałem tu podkreślić specjalnie Polskiego Stronnictwa Ludowego, które teoretycznie ma hasła obrony polskiej wsi, postanowiono tę organizację zdestabilizować. Jest to, i zabrać im pieniądze na samofinansowanie się, a więc podciąć możliwości działalności gospodarczej. No to jest, powiedzmy, swego rodzaju zbrodnia, a to również z tego powodu, że przed polskimi lasami państwowymi otworzyła się ogromna możliwość działania dalej właśnie w kierunku zrównoważonego rozwoju i o tym było mówione wielokrotnie właśnie na różnego rodzaju szczytach ONZ-owskich. O tym będzie mowa również na tegorocznej sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 25 i 26 września. O tym mówi również encyklika Ojca Świętego Franciszka, czyli mówi o zrównoważonym rozwoju. W jaki sposób gospodarzyć, jak dążyć do tego, że można gospodarzyć zasobami przyrodniczymi dla dobra człowieka. I właśnie te polskie lasy państwowe z punktu widzenia pewnych koncepcji, które powstały na świecie, z punktu widzenia konwencji klimatycznej, z punktu widzenia konwencji o ochronie bioróżnorodności, z punktu widzenia konwencji o upustynnieniu świata, mogą pełnić ogromną rolę właśnie w ten sposób, że
żeby polskie lasy państwowe pokazać jako wzór, bo takim wzorem rzeczywiście są, a te konwencje stwarzają takie możliwości. Polskie lasy państwowe w myśl konwencji klimatycznej powinny być beneficjentem, czyli odbiorcą pieniędzy za to, żeby pochłaniać dwutlenek węgla z atmosfery, gdyż ten dwutlenek węgla jest uznawany za ten gaz, który no, w pewnym sensie działa niekorzystnie dla zmiany klimatu, ale równocześnie ten dwutlenek węgla to jest ten gaz, który przez leśników jest świetnie używany jako materiał do produkcji drewna, do ochrony bioróżnorodności, do tego, że w takich lasach występują grzyby, jagody, że występują określone zwierzęta, że może być ich więcej. I poprzez odpowiednie pochłanianie dwutlenku węgla, stosując inżynierię ekologiczną, do czego trzeba mieć oczywiście specjalistów, a polscy leśnicy są wyśmienicie do tego przygotowani, można łagodzić albo inaczej zmniejszać koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze i równocześnie dawać pieniądze na tereny wiejskie zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z konwencją klimatyczną, czyli coś, co mamy świetnego i to powinno rzeczywiście nam dawać możliwość tworzenia miejsc pracy w terenach wiejskich, gdyż każda tona dwutlenku węgla w tej chwili kosztuje w zachodniej Europie, w Unii Europejskiej. Pod koniec tego roku jedna tona dwutlenku węgla będzie kosztowała około 20 euro, czyli tyle trzeba zapłacić za emisję dwutlenku węgla od tych emitorów, którzy produkują ciepło, energię elektryczną, stal, cement, papier czy też szkło. Czyli o ile ktoś chce produkować, musi płacić, musi kupić albo musi dostać za darmo, ale tu nikt za darmo nie ma. A z drugiej strony mamy tą organizację Wielkie Lasy Państwowe, 7,5 miliona hektarów. Każdy hektar naszych lasów dzięki pracom leśnikom jest w stanie pochłonąć 16 ton dwutlenku węgla średniorocznie, a 16 ton dwutlenku węgla razy 20 euro to jest 320 euro z jednego hektara i te pieniądze przy odpowiedniej polityce, przy odpowiedniej oczywiście staranności rządu można dostać i wykorzystać tylko i wyłącznie na cele, na tworzenie miejsc pracy w terenach wiejskich, a więc na ochronę polskiej wsi. Ochronę polskiej wsi, która jest niezwykle ważna z punktu widzenia właśnie koncepcji zrównoważonego rozwoju. A więc proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, mamy taką szansę. Jesteśmy wzorem dla całego świata. I tutaj to pytanie mówi, czy jesteś za tym, żeby utrzymać tą organizację Polskie Lasy Państwowe, ja mówię troszeczkę w skrócie, po to, żeby ta organizacja dalej spełniała swoją rolę, żeby wręcz nawet ta rola jej wzrosła po to, żeby więcej produkować drewna, więcej chronić, czy też produkować powiedzmy takich dóbr jak jagody, grzyby, jak zwierzyna leśna, po to, żeby to służyło człowiekowi, a równocześnie za to również dostawać pieniądze od tych, którzy emitują dwutlenek węgla do atmosfery. No więc mamy ogromną szansę. Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe nie chce dostrzec tego, co jest widoczne dla polskiej nauki leśnej, co jest widoczne dla świata, dla ludzi najbardziej wykształconych na świecie i postanowiła te lasy zdestabilizować i mówiąc prosto, uważając, że lepiej jak się je sprzeda, najlepiej się na nich uwłaszczyć, wziąć te pieniądze, prawda, nie patrząc na to, jakie korzyści płyną, mogą płynąć dla Polski. I to jest, żeśmy już to przećwiczyli, prawda, na polskich stoczniach, na polskiej kolei, na polskich kopalniach, prawda, że no, podnosi się podatki, utrudnia się, zabiera się pieniądze na możliwość funkcjonowania, a później się mówi, no przecież nie możemy dokładać do bankruta, więc bankruta trzeba sprzedać. A to jest niezwykle niebezpieczne i równocześnie trzeba powiedzieć, że bardzo atrakcyjne dla tych, którzy łakomym okiem patrzą na Polskie Lasy Państwowe. Dlaczego? Dlatego, że Polskie Lasy Państwowe to jest 7,5 miliona hektarów powierzchni. Powierzchni, prawda? A więc ziemi, na której znajduje się 400 miliardów złotych w formie drewna. A pod tymi 7,5 milionami hektarów znajdują się takie zasoby jak kruszywa, piasek, żwir powiedzmy sobie, ale również głębiej. Ogromne zasoby energetyczne, węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz łupkowy, zasoby geotermalne ogromne. I tutaj jest
niebezpieczeństwo, prawda? Oczywiście o tym Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma Obywatelska mówi, że oczywiście nie, retoryka jest tak, ale my nic nie chcemy. My żeśmy tylko zabrali pieniądze, bo dlaczego? Bo lasy państwowe mają. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość poddało to, ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, gdy złamano konstytucję celowo po to, żeby zdestabilizować lasy państwowe i uruchomić proces dochodzenia do bankructwa, a później dochodzenia do sprzedaży. Temu trzeba za wszelką cenę przeciwdziałać. Oczywiście retoryka Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej jest taka, że nie, my działamy dla dobra społeczeństwa, prawda? No my chcemy, zabraliśmy te pieniądze tym polskim lasom państwowym po to, żeby budować drogi powiatowe. Tylko ja się pytam, które drogi powiatowe zostały zbudowane? To został utworzony fundusz celowy. W tej chwili pytamy się, tu z posłem Bąkiem, z posłem Sondelem, zadajemy pytanie, inni posłowie, gdzie te pieniądze poszły? I nie można dojść do tego, gdzie ten fundusz celowy wybudował te drogi powiatowe, prawda, z tych pieniędzy. Proszę ojca, jeszcze lasy państwowe jako przedsiębiorstwo budowały drogi również powiatowe wspólnie z samorządami. To im zabrano te pieniądze, wtłoczono do budżetu, złamano ustawę budżetową, bo ustawa budżetowa mówi konkretnie, to jest fundusz celowy i mówi, na konkretne drogi powinno to być, ale w tej chwili się mówi, no gdzieś się te pieniądze rozpłynęły. Przepraszamy, sorry, jak mówiła nasza jedna z pań, prawda, przywódców Platformy Obywatelskiej. Sorry, ten język opanował angielski w tym zakresie biegle, prawda? Sorry, nie ma tych pieniędzy, przepraszamy, coś się stało, prawda? I przecież zauważcie, szanowni radiosłuchacze, ja jestem oskarżany o to, że ja podobno chciałem prywatyzować polskie lasy państwowe. Ja byłem ministrem u obecnego lidera Platformy Obywatelskiej, pana premiera Jerzego Buzka, który postanowił z polskich lasów państwowych w 1999 roku zrobić jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Wtedy było votum separatum ministra z Porozumienia Centrum. Byłem wtedy tym ministrem z Porozumienia Centrum w ramach akcji wyborczej Solidarność. Było votum separatum. Za to pozbyłem się tej funkcji, prawda? Za zgodę oczywiście Porozumienia Centrum, które uważało, tak samo jak PiS, bo żeśmy się przekształcili później w Prawo i Sprawiedliwość, że polskie lasy państwowe są fundamentem ochrony bezpieczeństwa ekologicznego państwa. Są wzorem dla jednoczącej się Europy. Trzeba je wykorzystać do rozwoju, a nie zdestabilizować. I się mówi tak, no żeśmy zabrali te pieniążki, prawda, dla dobra lasów państwowych. Pan minister Grabowski, prawda, gdy w tej chwili przemawia w Sejmie, minister środowiska mówi, ależ lasy państwowe się świetnie mają, myśmy im zabrali pieniądze, a one jeszcze w tej chwili mają większy dochód. I tutaj jest już coś niesamowitego. Zabrano im 800 tysięcy w zeszłym roku i dały dochodu 400 tysięcy. A co to jest 400 tysięcy? To znaczy, że dały mniej niż im zabrano. A co to jest 400 tysięcy? To jest, czy też 800 tysięcy? To był skumulowany, 800 tysięcy to był skumulowany zysk polskich lasów państwowych z 4 lat w układzie 10-letniej gospodarki. Czyli zabrano im 800 milionów złotych i w tej chwili te lasy, podnosząc etat, nie wykonując swoich planów, oddając te pieniądze, nie uzyskały tych 800 tysięcy złotych, od 800 milionów. Mówimy o milionach. Tylko uzyskały 400, więc już jest deficyt 400 milionów złotych. Ale społeczeństwo się wpiera, że wszystko jest dobrze. I powiedzmy, można to powiedzmy troszeczkę, parodię z tego zrobić, że im więcej się lasom zabierze, tym lepiej im się powodzi. No nie jest tak. Lasy są w ogromnym niebezpieczeństwie. Tu chciałem serdecznie podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że konsekwentnie, tak jak obiecał, powiedział, że będzie dążył do tego, żeby utrzymać tą organizację polskich lasów państwowych, że będzie bronił polskiej ziemi leśnej i rolnej. To jest niezwykle ważne, a my tutaj, czyli ci, co złożyli albo zebrali te 2 800 000 podpisów, bronią polskiej ziemi, bronią tych 7,5 miliona hektarów i mówią również o ziemi rolnej, a więc niezwykle istotna sprawa. Bez ziemi staniemy się narodem migrantów, narodem bez ziemi. To nam starają się zabrać, zresztą ludzie niezwykle inteligentni, a myślę, że Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe nie jest tak mocno inteligentne, ale za to konsekwentnie działa w kierunku destabilizacji.